żeby to nie było przywiązane, wiesz, do żadnej... Nie chciałbym, żeby to, wiesz, było przedstawienie, nie wiem, o sytuacji politycznej w Polsce, czy o, czy we wschodniej Europie, czy w zachodniej Europie. Po prostu jest, są młodzi ludzie i jakby sposób myślenia, w jakiś sposób idealistyczny, jest, wiesz, czymś, co ich łączy. Chyba jestem ostatnią osobą, którą można pytać o takie wspomnienia. Emocje, no. Jak tylko była premiera warszawska, to natychmiast zaczęliśmy pracę nad drugą obsadą metra, potem nad wersją amerykańską, także to był cały czas proces i właściwie ja nie mam jakichś takich wspomnień. Oczywiście takie momenty pamiętam ważne, to znaczy jakby reakcja ludzi po premierze na przykład, prawda, że to mieliśmy nastające owacje, to był, nas był taki sygnał, że ta energia jakoś, którą się udało wygenerować na tej scenie, że zadziałała na tych ludzi. A przypomnijmy to czasy takie, no, początek lat 90., czyli smutna Polska, smutni ludzie, zmęczeni, szarzy. I nagle taka bomba energetyczna. A potem pamiętam moment następny, też taki dla nas ważny. Pierwsza reakcja publiczności amerykańskiej w Nowym Jorku. To też rzeczywiście pamiętam, jak się czekało na tą reakcję. A pozostałe spektakle, to się tam zaciera wszystko. Ja miałem świadomość, że to, co robimy, jest jakby nie po drodze środowisku, można powiedzieć, dlatego że wprowadziliśmy ludzi z ulicy praktycznie, rzecz biorąc, na deski poważnego teatru dramatycznego, na którym chwilę wcześniej tam, nie wiem, Tadeusz Rumiński kreował, czy inne tuzy polskiego teatru, i nam środowisko miało za złe to, że myśmy tak właśnie z ulicy, ja pamiętam, garderobiana powiedziała, jak to jakiś chłopak w ogóle tutaj z Włocławka, na głowie się kręci i nagle w tej samej garderobie siedzi, gdzie siedział, nie wiem, Piotr Franceski przed chwilą, prawda? Także to była taka środowiskowa jakby obstrukcja tego, co robiliśmy, ale jakby się niespecjalnie tym przejmowaliśmy i mieliśmy pewność, że warto to było zrobić i że takiej energii nie było nigdy w polskim teatrze. I to była na pewno taka wartość uniwersalna tego spektaklu. W momencie, kiedy zaczynaliśmy tę przygodę, nikt z nas nie wiedział, dokąd nas to doprowadzi. Także na pewno ci ludzie z pierwszej obsady gdzieś tam są pewnie najważniejsi w tej naszej przygodzie z metrem. Ten jubileusz miał zupełnie inaczej wyglądać, ale pandemia nam tutaj pokrzyżowała plany. Także gramy ten spektakl dla pustej widowni i będzie po prostu możliwość obejrzenia tego w internecie. Wiem, jedno, metro wciąż pędzi do przodu.